Siema mordeczki, witam Was w nowym vlogu i jesteśmy chyba ostatni dzień w tym roku nad wodą. Ogólnie to sprawdzałam pogodę i miało już nie być takiego gorącego dnia, ale na moje szczęście w tym wypadku pogoda lubi się zmieniać, więc została podjęta szybka decyzja, że w piątek ma być gorąco, więc jedziemy nad wodę. Trzymam cały aparat w piasku, być może, całkiem prawdopodobne. Idę go zanieść teraz do auta, dlatego że nie lubię bardzo mieć aparatu właśnie gdzieś tam w takich miejscach, no bo wiecie, chcę się położyć, pochillować, zamknąć sobie oczka i niestety rzeczywistość jest taka, że ktoś mógłby mnie bardzo szybko skroić. No i wiecie, wchodzenie do wody, nie chcę wchodzić do wody sama, zaraz wytłumaczę dlaczego. Jestem tutaj tylko z jedną osobą. Jak byliśmy w trójkę, to się zmienialiśmy. Jak jestem z jedną osobą, z którą chcę wchodzić do wody, bo nie chcę wchodzić sama, no to nie ma kto zostać z rzeczami, więc wtedy tym bardziej jestem niechętna, żeby zostawiać aparat. Uno sekundo. Dobra, ja mamy to. Deal jest taki, że jakby ja dalej nie mogę tego skumać, że wiecie, mamy 2022 rok, naprawdę, typu chodzi o dziary, nie? Tatuaże, ja nie mogę, ja rozumiem, że tatuaże, naprawdę ja to rozumiem, że mamy różną estetykę i komuś mogą się nie podobać, mogą być po prostu dla tej osoby brzydkie, ja mogę dla tej osoby po prostu brzydko, nieestetycznie wyglądać, nie być w kanonie tej osoby. No ale czy wobec tego ja mam gapić się i być niegrzeczna dla każdego na ulicy, kto nie jest w moim kanonie? No nie, prawda? Gdybym powiedziała Wam, że zachowałam się bardzo agresywnie bądź pasywnie agresywnie dla jakiejś kobiety na ulicy, Wy zapytalibyście dlaczego, a ja bym powiedziała, bo nie była w moim kanonie, nie podobało mi się to, w jaki sposób miała wystylizowane włosy, czy w jaki sposób była ubrana, to powiedzielibyście mi, ej, Hera, no coś chyba z tobą jest grubo nie tak. No i mielibyście rację. Wobec tego, dlaczego ktoś, no nie ma prawa, ale rości sobie to prawo do tego, żeby zachowywać się w sposób niegrzeczny po prostu, niekulturalny. Widzicie w ogóle, jakie płynne jest tak gorąco. Wobec kogoś, bo ktoś ma dziary i tej osobie się te dziary nie podobają. No właśnie. I powiem wam szczerze, że jak jestem tutaj na plaży, i idę w stroju kąpielowym. No i oczywiście ktoś mi zaraz może napisać, bo przecież ludzie uwielbiają, nie wiem, robić sobie ego, poprawiać sobie humor w taki sposób, że no, to mogłaś nie ubierać takiego skąpego stroju kąpielowego, ale dlaczego? Podobam się sobie w takim stroju. Jest śliczny. Dobrze się w nim czuję. Ja mam się sobie podobać. Wiecie, nie jestem nago, nie łamię prawa. Uważam, że no to mogłaś założyć po prostu worek na siebie po to, żebyś nie była fat-shamingowana, skinny-shamingowana, czy żebyś po prostu nie była ofiarą catcallingu i tak dalej. To nie jest argument, moi drodzy i moje drogie, nie dajcie sobie wmówić nigdy czegoś takiego. No więc w momencie, kiedy idę do wody sama, wiecie, przechodzę przez tą plażę, to wzrok na mnie, i to nawet nie chodzi o mężczyzn, tak mężczyźni też się patrzą, jest to dla mnie niesmaczne, ale jestem w stanie to zignorować. Natomiast kobiety stającej naprzeciwko mnie i robiącej Jezu Chryste, no ja mam ochotę się zapytać tej kobiety, czy ona po prostu, nie wiem, potrzebuje pomocy, zawieźć ją na pogotowie, bo doznała udaru i nie wie co mówi.
niesamowity brak przede wszystkim kultury. Kultura, kultura i jeszcze raz kultura. Tak niesamowite chamstwo, grubiaństwo i takie... że ja jestem oburzona i myślę sobie wtedy za każdym razem, dziękuję ci, mamo, że tak dobrze mnie wychowałaś, że po prostu jestem osobą kulturalną z klasą, która nie reaguje w taki sposób. No i właśnie dlatego nie wchodzę do wody sama, bo jak wchodzę z kimś dwa razy większym ode mnie, to nagle ludzie nie są tacy hop do przodu, żeby gdzieś tam być pasywnie agresywnym w moim kierunku. Dlatego właśnie nie ma z kim tych rzeczy zostawić. Ale kiedyś takie reakcje, które były w zasadzie co lato, wiecie, lato jest gorąco, krótkie spodenki, crop top czy jakiś t-shirt, krótki rękawek, to jest naturalne, to jest normalne. I zawsze w takich sytuacjach właśnie, kiedy było gorąco i ja miałam odsłonięte nogi, czy nie daj Panie ręce, no to wtedy właśnie jakieś kobiety lubiły zatrzymywać się na mój widok i mówić, Jezus Maria. I kiedyś psuło mi to nastrój, psuło mi to dzień, bo czułam tak ogromną wewnętrzną niezgodę, jak ktoś może się tak niegrzecznie zachowywać. W tym momencie, cóż mogę powiedzieć, no patrzę z góry, gardzę i tyle. I nie pozwalam, żeby zepsuła mi ten dzień, także zostawiam aparat i idę wycisnąć 150% z tego słońca i gorąca, które tam jest. I zaraz wejdę do wody się trochę schłodzić, to może nie będę się aż tak pocić. No i mam nadzieję, że wy też w ten ciepły dzień macie możliwość, bo na przykład macie wolne, albo jesteście studentami i jeszcze nie macie roku akademickiego rozpoczętego, albo nie wiem, cokolwiek, albo po pracy macie możliwość pójść gdzieś, zaczerpnąć świeżego powietrza, trochę słońca i pochillować, korzystając z tych tropikalnych upałów. Lecę. Dzień dobry, nawet nie x dni, a x tygodni później. Jest początek tygodnia, ja właśnie ogarniam się na spotkanie z kumpelą. Jestem mega zmachana, bo jak zwykle jestem spóźniona, powinnam wyjść już jakieś pół godziny temu, a dopiero skończyłam się ogarniać. Umyłam sobie włosy, szybko wysuszyłam, spięłam, widać? Taką ładną scrunchie. Moja grzywka już tak mocno odrasta, że powoli przestaje być grzywką, ale jeszcze bardzo mocno nakręcam ją na okrągłą szczotkę, żeby trochę się nią już nacieszyć, bo nie wiem, ostatecznie standardowy telefon w tle, czy będę ją przycinać, czy nie będę jej przycinać, zobaczymy. W studio mam absolutny rozgariasz, nie mam czasu, żeby to sprzątnąć, bo wczoraj też byłam na laminacji rzęs, na brwiach i no to jest naprawdę intensywny czas też z pracą, więc proszę nie zwracać na to uwagi. Pokażę wam, w co jestem ubrana i nie leć, będziemy cisnąć. Jest już dość chłodno, więc pod spodem mam stanik i top i zawinęłam sobie bluzę, bo no jest tak na bluzę. Spodnie odsunął się trochę. Powiem wam, że i tak mocno świeci słońce, że ja nie widzę, czy mnie widać.
I do tego założę file, zaraz wam pokażę. I do tego założę jeszcze te file. To są moje ukochane file. Ja kocham w ogóle ten model fili w różnych kolorach i konfiguracjach tego znaczka. Ale te są moje ukochane z różowym. No i takie trzymam swobodnie za podeszwę, bo one są wyprane świeżo. No i białe buty. Noszone niemal codziennie, bo jak już powiedziałam, to są moje ulubione buty. Więc ja je noszę świątek, piątek, sobota, niedziela. Bardzo mocno było na nich widać ślady użytkowania, bardzo mocno. Dodatkowo file mają to do siebie, że tutaj na zapiętkach bardzo mocno się ścierają. To zaczyna obcierać, nie wygląda dobrze. No i te file już są no, nie za bardzo nanoszone. Ale stwierdziłam nie. Zabawię się w puce buta, to się chyba tak nazywa. I spróbuję je jakoś odświeżyć. Więc stwierdziłam, że zaryzykuję i wrzucę je do pralki. Poszły do pralki, do prania z wybielaczem. Tak, na dwa takie dwugodzinne prania. Nie rozkleiły się, znaczy no one są szyte, nie? Ale na pewno jest tu jakieś miejsce, które mogłoby się rozkleić. I później jeszcze przejechałam je białą pastą do butów. To się nazywa biała pasta korektor. No i muszę powiedzieć, że naprawdę zrobiło to robotę. Dodatkowo wkleiłam sobie tutaj takie zapiętki z Roska, żeby mnie nie obcierały. Muszę już lecieć, bo wszyscy do mnie dzwonią i piszą. Wróciłam do domu, nałóżmy wspólnie pielęgnację, pogadajmy trochę. Za mną widzicie buty po praniu, po pastowaniu i tak dalej, które po prostu muszą odstać i wyschnąć, dlatego tu są. I to, co widzicie tu, to są wywieszone i przygotowane rzeczy czekające na nagranie try on haula na YouTube'a, takiego klasycznego jak zawsze, ale nie tylko, ponieważ przymierzam się do takiego nowego formatu, ale póki co jeszcze nic nie mówię, bo nie wiem, kiedy uda mi się za to zabrać. Umyłam moją buzię pierwszy raz od, myślę, że około 30 godzin. Jest tak przesuszona i podrażniona, że to jest po prostu jakiś dramat. Pozwólcie, że zacznę nakładać pielęgnację i będę wam w międzyczasie opowiadać o tym w ogóle, dlaczego coś takiego. Otóż byłam wczoraj, jak wiecie, na laminacji rzęs i brwi. Totalnie gadam głupoty, kłamie. Byłam na laminacji rzęs i na paznokciach. Najpierw spsikam sobie twarz tonikiem od Mario Badesco. I następnie nałożę drugi tonik. To jest Fenty Skin Fat Water. I to jest takie, wiecie, można to traktować jako taki cięższy tonik, można to traktować jako taką, jako takie bardzo lekkie serum. To ma, widzicie, taką konsystencję, jakby bardziej takie zbliżenia na konsystencję i w ogóle zobaczycie u mnie na jednym z reelsów pielęgnacyjnych. O, Jezus, cudownie. Po laminacji rzęs, brwi chyba też, jak to dobrze pamiętam, nie wolno ich moczyć, w sensie dobrze ich nie moczyć, przez 24 godziny od zabiegu. Ja takie zalecenie dostałam za pierwszym razem, więc założyłam, że przy drugim, trzecim i kolejnym też tak jest. Żeby po prostu ten efekt był fajny, utrwalony jak po wyjściu z salonu i tak dalej, i tak dalej. A ja mam straszny problem z tym, żeby umyć buzię tak, żeby nie moczyć oczu kompletnie. Trzeba jeszcze uważać przy tym, jak się śpi, żeby te rzęski się nie odgniotły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłam wczoraj, dobra, po prostu no nie będę z tą twarzą nic robić i mam tak strasznie podrażnioną twarz. Jeśli ktoś się zastanawia dlaczego, to ja mam bardzo suchą i wrażliwą skórę twarzy, dlatego że no co, już chyba będzie 10 lat temu, tak mi się wydaje, przeszłam kurację, leczenie Izotekiem. Bo miałam taki dość hardkorowy trądzik. Aha, teraz Flosslek serum pod powieki, do powiek i pod oczy ze świetlikiem i kofeiną. On ma taki, widzicie, rolon. I lubię je głównie dlatego, że ma ten rolon. Tak, też mam cały film na ten temat na moim kanale, w razie czego. Tutaj tak w skrócie. Jakby skutki uboczne tego leku są właśnie między innymi takie długotrwałe, ale tych skutków jest mnóstwo i one są, no, hardkorowe. Szczególnie powinny zainteresować się tym osoby, które planują dziecko, planują ciążę i myślą o wzięciu tego leku, no to zróbcie sobie taki naprawdę mocny research.
bardzo długo brałam ten lek, moja kuracja trwała bardzo długo, na bardzo wysokich dawkach. Uważam, że po prostu za długo i na zbyt wysokich dawkach, dlatego, wiecie, ja nie jestem dermatologiem, ale ja bym to nazwała tak, że moje gruczoły łojowe, jakoś tak, zostały upośledzone do tego stopnia, że moja skóra w ogóle nie nawilża się sama, w ogóle nie produkuje tego łoju sama. Wiecie, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby ona w ogóle go nie produkowała, ale też chyba łój jakby w pewnym momencie, ale robię teraz dygresję, ale uważam, że to jest ciekawe, robi jakąś taką barierę ochronną na naszej twarzy i moja skóra tak jakby w ogóle nie miała tej bariery ochronnej, przez co ona jest tak niesamowicie sucha, wrażliwa i podatna na uszkodzenia mechaniczne, ale wiecie, dla mnie uszkodzeniem mechanicznym może być to, że ja za mocno potrę po prostu dłonią po suchej skórze. Także muszę ją dzisiaj mocno ratować i po prostu zrobię bardzo złożoną pielęgnację. Jednym słowem, nałożę wszystko, co tylko mogę. Tak, no i tyle. Ale jeśli ktoś tutaj słucha mnie tak jednym uchem, no to nie to, że moja skóra jest podrażniona przez laminację. Nie, nie, nie. Moja skóra jest podrażniona przez to, że no, nie nakładałam na nią pielęgnacji, nie umyłam jej i tak dalej. Dobra, następnie nałożymy sobie pod oczy płatki pod oczy w żelu Organic Aloe Plus Collagen Liquid Eye Pads z Eveline. To jest świetny produkt, bardzo tani, bardzo mocno Wam go polecam. Słuchajcie, robimy spontaniczny wyjazd do Obi, bo rzuciło mi się w oczy na jednym zdjęciu, że w Obi są Pink Princess. Ale nie wiadomo, czy to jest zdjęcie z Obi, z Katowic, z Warszawy, czy z Poznania, czy skąd. Raczej Obi powinno mieć wszędzie mniej więcej taki sam asortyment, ale nawet jeżeli wrocławskie Obi miało tą Pink Princess, tę Pink Princess, no to możliwe, że rozeszły się jak świeże bułeczki, chociaż od dłuższego czasu słyszę, że Pink Princess jest w Obi, więc może weszła do stałej oferty. W każdym razie przejedziemy się w formie przejażdżki bez nastawiania się, no i stwierdziłam, że zabiorę Was ze sobą. Mamy sukces z tą princeski. Teraz jeszcze robimy obchód. Trochę Wam pokażę, co tu aktualnie jest, ale pewnie szybko się rozejdę. Udało się, jesteśmy w studio, siedzę na ziemi, jeszcze tu nie posprzątałam za bardzo, tylko tak ogarnęłam. Udało się, wzięłam łącznie 4. Powiem Wam, że były fajne okazy i była trudna decyzja. Chciałam wziąć jeszcze 5, bo mówię, dobra, zaokrąglę do 100, wolę okrągłe liczby. Ale taka pani poszła i sobie wybrała właśnie jeszcze z tych jeszcze też takich ładnych, ale powiem Wam, że wszystkie były ładne. Mówię, dobra, na zdrówko, niech jej zdrowo rosną. Wracam do domu z 4. Nie kierowałam się tutaj gęstością, ani wielkością, tylko kierowałam się wariacją po prostu. Czyli taka, która ma gdzieś tam według mnie potencjał. To takie wybierałam, no i powiem Wam, że były naprawdę w fajnym stanie. Nie poprzelewane, nie poprzypalane, nie pouszkadzane, naprawdę liście nie poutykane, super. Także teraz będziemy je przesadzać. To jest u mnie must have, teraz po zakupie, myć liście, przesadzać i tak dalej. A potem myślę, że zrobię Wam tour w ogóle po mojej skromnej roślinnej kolekcji. Puszczę sobie w tle jakiś podcast do posłuchania i zapraszam Was do przesadzania. W ogóle zdechła mi, przelałam, nie mówcie nikomu. Pieprzona, o Boże, jak ona się nazywa? Ten sznur serc. Ceropegia Woody. Ceropegia Woody variegata. Jestem wściekła na siebie, bo była naprawdę bardzo długa, po prostu ona odeszła od bulw. Bulwy musiały zgnić. Zaraz zajrzę do niej, co się tam dzieje i jeśli będzie dramat, znaczy no już jest dramat, bo po prostu te sznury odeszły. Będę je próbowała po prostu ukorzenić. Ukorzeniałam już ceropegię, więc powinno być git. Także trzymajcie za mnie kciuki, no i chodźcie, wymieszamy sobie bigos i poprzesadzamy niesamowicie ścieżę z tych princesek. Takie są. Te tabletki, które tu widzicie, to jest, słuchajcie, węgiel.
Taki z apteki na żołądek. Czy tam na jakieś sprawy żołądkowe, nie wiem, nigdy nie używałam, to chyba jest na żołądek albo na sęgu. Przy ukorzenianiu czasem się dodaje, żeby zapobiec gniciu. Ja lubię trochę węgla dodać sobie do bigosu, po prostu, nie wiem, jakoś działa mi to na psychikę. Dobra, jak je przesadzę i umyję, to pokażę Wam je od takiej ładnej strony, bo wiem, że tu nie widać, ale ładne są dziewczyny bardzo. Ja przygotowałam sobie bigos. Ja ogólnie lubię taki mocno sypki, rozluźniony, przypuszczalny bigos robić. I jest tu bardzo dużo chipsów kokosowych, kory. Możecie kupić po prostu podłoże dla storczyków, bo ono się składa właśnie z takich chipsów i kory. Dlatego, że filodendrony lubią w naturalnym środowisku. Ogólnie jakby rodzina filodendronów, z tego co wiem, ma takie, takie właśnie warunki, dlatego jest tutaj dużo tej kory, jest mocno przepuszczalne, bo też nie lubią stać w mokrym. No i teraz bardzo delikatnie wyciągam takiego filka. Tak to wygląda, mają bardzo ładne korzonki i czyszczę je z tej ziemi produkcyjnej, z tego podłoża produkcyjnego, ale nie za mocno, żeby nie pouszkadzać tych korzeni, dlatego że to są jednak jeszcze młode roślinki. Więc bardzo delikatnie, nie grzebię tutaj jakoś mocno, tylko delikatnie oczyszczam i będę pakowała do doniczki po dwie. Mam tutaj, widzicie, takie większe doniczki przygotowane i będą tutaj leciały po dwie. Teraz zobaczymy w ogóle, jak te przyrosty i co tam się dzieje. Jestem bardzo ciekawa. Dobra, don. Tutaj macie dwie princeski. Ewidentnie widać, bo jedna z nich miała niesamowicie dużo przyrostów. Fokus mi tutaj totalnie wariuje. Hehe, fokus spaktofoniki. Tutaj podpinałam. Jak coś, to jest taki zwykły kij bambusowy do roślin. No weź w ogóle ostrz to. Złamałam go po prostu na cztery części, żeby był mniejszy. Ej, nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, z tym fokusem. Musicie mi wybaczyć. I podpięłam, dlatego że princeski, jak są podpięte, no to teoretycznie będą wypuszczać większe liście. Ja tego jeszcze nie zaobserwowałam, ale mam nadzieję, że faktycznie tak jest. No są śliczne, umyłam im listki, są w bigosiku, wielkościowo są takie. Strasznie się namęczyłam, słuchajcie, nie wiem, czy to się uda złapać. Tak, żeby nie pozasypywać ziemią tych malutkich przyrostów. Tutaj też przypięłam, tak, tutaj też przypięłam jednego listka. No i potem, jak ona będzie sobie rosła, wypuszczała kolejne, no to będę jeszcze bardziej podpinać. Tyle!